zadrżycie więc na dźwięk tych słów. Mężczyzn z was wkrótce sam zrobię znów. Zwierzchu masz być skałą, masz je żar, w niej tlić. Każdy bój zwyciężysz, zawsze tak ma być. Dziś gdy widzę was, niedobrze mi, lecz wydeszcie wreszcie słuch. Mężczyzn z was wkrótce sam zrobię znów. Chwila, tu zatyka mnie. Ja ostatnio czuję dreszczy. Nieraz w łeb udziałem byłem kłam. Ty gość dał im nieźle w kość. Może mnie nie przejrzał jeszcze. Nie chodziłem na pływalnie, to był błąd. Musicie być jak szalona rzeka, jak tajfun, który obali mur. A równocześnie tak tajemniczy, jak księżyc, co wygląda tu zza chmur. Blisko już do walki, naprzód gna ten czas. Tylko twardy rozkaz łączy mnie i was. Lepiej odejdź, bo dla ciebie brak miejsca, więc gnaj stąd co tchu. Jak tajfun, który obali mur, a równocześnie tak tajemniczy, jak krężysko wygląda. Cześć, z tej strony Kermito. W tym tygodniu już Kronika przybiera taką formę, która już po prostu zostanie. Zawsze będzie to już tak, że będą rankingi, plus omówienie wojen. No docelowo prawdopodobnie będzie na samym końcu jedna wojna pomiędzy dwoma plemionami, które zostaną na sam koniec. Pierwszą, którą dzisiaj omawiam, jest wojna między koalicją Beretów a między organizacją Beretów a koalicją Hoc i KE. I w tej wojnie, jak widzicie, 94-162 na korzyść koalicji. Druga ciekawa wojna, która toczy się na serwerze, to jest sojusz pomiędzy organizacją Beretów a plemieniem Czorty. No tutaj też organizacja, właściwie plemię, bo tutaj są dwa plemiona. I na tą chwilę jest to 99-150 na korzyść Gech. Z tym, że będzie tutaj mała zmiana dyplomacji, ponieważ Czorty przyłączają się do koalicji z Hoc i KE przeciwko Beretom, natomiast Gech dalej będzie walczyło z Czortami. Jeżeli chodzi o północne terytoria, no to tutaj wojna pomiędzy United a plemieniem Oramy. Obecnie jest tutaj stosunek 50-88 na korzyść plemienia Oramy. Jeżeli chodzi o tą ćwiartkę tutaj północno-wschodnią, to no tutaj nie ma co za bardzo mówić o wojnach, ponieważ między KOS, APK a Oramy jest sojusz i tutaj niestety nie ma żadnych wojen w tej ćwiartce. Jeżeli chodzi o odniesienie się do poprzednich kronik, to tutaj, tak jak widzicie, albo i nie widzicie, wariaty się rozpadły i dołączyły do plemienia FK. Jeżeli chodzi o relacje z United, to tutaj jest okres jeszcze wypowiedzenia, natomiast już rozpoczęła się wojna między Nieobliczalnymi a Federacją Kontynentalną i na razie Nieobliczalni prowadzą 13-8. Bardzo ciekawie również zapowiada się, bo tutaj to, tak jak widzicie, po wyniku jest dopiero 5-6, konflikt pomiędzy Akademią Pana Kleksa a plemieniem Speed. Oba plemiona mają bardzo stabilną dyplomację w swoich ćwiartkach, nie mają żadnych już wojen, po tym jak Speed wyeliminowało fuzję z gry,
No i w tej chwili tutaj, tak jak widzicie, przez środek świata to będzie, gdyby przebiegał front między tymi plemionami. No i zobaczymy w następnych kronikach, jak dalej będą sobie radzić. Subskrybuj kanał, komentuj, lajkuj, odwiedź nasz fanpage na Facebooku, śledź naszego bloga. Dzięki za uwagę, cześć.